Wyobraź sobie sytuację. Przeżywasz niesamowity moment. Wszystko wydaje się doskonale się układać. To prawie tak, jakby wszechświat postanowił dać ci znak, lekkie pchnięcie, mówiąc: hej, zwróć uwagę, w tym dokładnym momencie w twoim życiu dzieje się coś niesamowitego. I nie mówimy tutaj o jakimś wydarzeniu, ale o jednej z tych rzadkich okazji, które pojawiają się niespodziewanie i mają moc całkowitej transformacji twojej rzeczywistości. W tym kontekście może być tak, że wszechświat przedstawia ci nową miłość lub daje szansę złapania złotego momentu, aby ponownie połączyć się z kimś specjalnym, kto już kiedyś był częścią twojego życia. Zastanów się dobrze, ile razy zdarzało ci się marzyć o takich zwrotach akcji? Czy to ponowne spotkanie z dawną miłością, z którą sprawy nie potoczyły się tak, jakbyśmy chcieli, czy spotkanie z zupełnie nową osobą, która zdaje się magicznie wpasować w twoje życie? Te chwile są bezcenne i niosą ze sobą ogromny potencjał do szczęścia i osobistego spełnienia. Teraz zastanówmy się, co byś zrobił, gdybyś natrafił na tę okazję. Jak byś zareagował wobec tej szansy na zmianę swojego życia miłosnego? Czy byłbyś otwarty i gotowy, by przyjąć ten nowy rozdział, czy to z kimś znanym, czy z nowym partnerem, którego los postawił na twojej drodze? To ważne pytania, które wszyscy powinniśmy sobie zadawać, gdy czujemy, że dzieje się coś wyjątkowego. Ponadto istotne jest, aby być czujnym na znaki i być gotowym na skorzystanie z nowych możliwości. W końcu życie składa się z spotkań, ponownych spotkań i często dawania drugich szans. A kto wie, może to właśnie teraz nadszedł czas, aby otworzyć serce na to, co przyniesie przyszłość. Czy to przez ponowne nawiązanie z kimś z przeszłości, czy przez pozwalanie sobie na przeżycie nowej historii miłosnej. Jestem Eduardo, a to nasz moment połączenia. Zachęcam cię do obejrzenia do końca i jeśli, tylko jeśli ci się spodoba i poczujesz zainspirowany, udostępnij oraz zostaw komentarz. Niesamowite jest zauważanie, jak twoje szczęście przyciąga uwagę, prawda? Wydaje się, że na każdym rogu ktoś zwraca uwagę na twój sukces, zwłaszcza teraz. Być może zrobiłeś duży krok w swoim życiu miłosnym, jak ślub, albo może połączyłeś się ponownie z dawną miłością lub niedawno spotkałeś kogoś wyjątkowego. Wszystko to wskazuje, że przeżywasz moment głębokiego połączenia osobistego. Trochę to trwało, zanim sam w to uwierzyłeś, ale wszystko wskazuje na to, że byłeś przeznaczony do życia pełnego błogosławieństw. Jednak nie wszyscy patrzą na to z dobrymi oczami. Istnieje ktoś tam, kto nie jest zadowolony z twojego sukcesu. Ta zazdrość nie jest subtelna, jest namacalna, prawie tak, jakby ta osoba chciała, abyś wiedział. Patrzy na każdy twój krok, być może nawet na mediach społecznościowych, czując się zaniepokojoną z każdym twoim nowym osiągnięciem. Ta negatywna energia pochodzi od kogoś, kto nie potrafi cieszyć się z twoich zwycięstw. Czy to miłość odnaleziona na nowo, nowa przyjaźń, czy nawet nieoczekiwany zysk finansowy. Masz dar przyciągania dobrych rzeczy, co w jakiś sposób wydaje się ranić tych, którzy patrzą z zewnątrz. To może być ktoś z twojej przeszłości, kogo już nie pamiętasz, ale kto ewidentnie nie zapomniał o tobie. Ciekawe jest myślenie, że ta zazdrość może być związana nie tylko z twoim sukcesem osobistym, ale także z twoim sukcesem miłosnym. Nawet jeśli nie jesteś w związku, sam fakt otwarcia się na nowe połączenia lub doświadczenia nowej miłości wydaje się głęboko niepokoić tę osobę. A jeśli jesteś w związku, wydaje się, że wy jesteście dla siebie prawdziwym dopełnieniem, co tylko pogłębia zazdrość innych. Ta osoba zdaje się nie być w stanie oderwać od tego, co ty przeżywasz, zwłaszcza jeśli chodzi o miłość i twoje osiągnięcia. Twoi aniołowie relacjonują, że bez wątpienia przyciągasz spojrzenia podziwu, ale niestety również budzisz zazdrość. Zadziwiające jest myślenie, że ktoś może nieść tak negatywną energię wobec ciebie,
pragnąc tego, co zbudowałeś z takim trudem. Nie chodzi tu tylko o chęć bycia na Twoim miejscu czy pragnienie Twoich zdobyczy materialnych. Ta osoba pragnie jakości Twoich relacji, miłości i prawdziwego połączenia, jakie masz z ludźmi wokół siebie. Idea, że posiadasz tak silne i znaczące więzi, może być dla niej nie do zniesienia. Co więcej, Twoja droga do tego punktu nie była jedynie usłana różami. Musiałeś zanurzyć się głęboko w sobie, stawiać czoła wewnętrznym wyzwaniom i rozwijać cierpliwość, aby osiągnąć ten stan płynności i szczęścia w Twoim życiu. Jednak dla osoby obserwującej Cię z daleka, wydaje się, że wszystko w Twoim życiu zawsze było łatwe, że drzwi otwierają się przed Tobą bez najmniejszego wysiłku. To nieświadomość Twojego procesu osobistego wzrostu tylko pogłębia jej zazdrość. Ta zazdrość może przybierać bardzo namacalne formy, w postaci prób podważania Twojego szczęścia lub nawet ataków duchowych, o których wspomniałeś. Wydaje się to być rodzajem wojny duchowej, gdzie jej celem jest zobaczenie, jak zawiedziesz, oddalisz się od swoich osiągnięć i pogrążysz się w smutku i zniechęceniu. To miałoby być dla tej osoby zwycięstwem, formą wyrównania w dół, sprawiając, że stracisz to, co dla Ciebie tak wartościowe, zwłaszcza jeśli chodzi o znaczące związki. Twoja popularność lub widoczność, zarówno w społeczności, jak i w Twoim kręgu społecznym, tylko powiększa ten cel na Twoich plecach. Przyciągasz uwagę, a wraz z nią nie tylko podziw, ale również zazdrość i pragnienie niektórych, abyś zawiedział. Bycie świadomym tego jest kluczowe, ponieważ uznanie, że przeżywasz błogosławiony okres swojego życia, może pomóc Ci chronić swoje zdobycze i utrzymać się mocno w obliczu cudzej negatywności. Fascynujące jest obserwowanie, jak w środku prób sabotażu Twoje życie kroczy ścieżką błogosławieństw i dostatku, prawie jakby każda negatywna akcja skierowana w Twoją stronę była w jakiś sposób przekształcana w coś pozytywnego. W szczególności wydaje się, że pewna osoba skupia się na destabilizacji Twoich finansów i związku, być może zmotywowana widokiem Twojego niedawnego ślubu czy rozpoczęcia nowego romansu. Jej pragnienie jest jasne, chce tego, co Ty masz, starając się w jakiś sposób naśladować lub zniszczyć szczęście i sukces, których doświadczasz. Co ciekawe, ta osoba nadal jest czujna, monitorując Twoje ruchy w nadziei, że jej negatywne działania wywołają jakiś skutek. Jednak tego, czego nie zauważa, to że negatywna energia skierowana w Twoją stronę przekształca się. Czy to przez podniesioną świadomość z Twojej strony, interwencje Twoich aniołów przewodników, czy po prostu naturalny przepływ wszechświata, negatywność jest przetwarzana w pozytywność, pomnażając Twoje błogosławieństwa. To przekształcenie energii to fundamentalna zasada. Energia w swojej istocie nie może być unicestwiona, tylko przekształcona. Tak więc zazdrość i negatywność, zamiast Cię szkodzić, kończą się przekształcając w więcej radości i osiągnięć w Twoim życiu. Może to się dziać świadomie, gdy aktywnie przekształcasz negatywność w pozytywność, albo może to być naturalny proces, ułatwiany przez duchowe siły, które Cię chronią. Frustracja tej osoby staje się oczywista, gdy zdaje sobie sprawę z nieskuteczności swoich wysiłków. Pomimo poświęcenia czasu i być może środków finansowych na próby rzucania zaklęć czy kierowania negatywną energią przeciwko Tobie, wynik zawsze jest taki sam. Nie tylko nadal cieszysz się błogosławieństwami, ale one wydają się przybywać podwójnie. Ten cykl prób nieudanej szkodliwości i następujące po nim pomnażanie się błogosławieństw podkreśla potężną prawdę o odporności i zdolności do przezwyciężania negatywności. Więcej niż to, ujawnia znaczenie utrzymania postawy wdzięczności i pozytywności, niezależnie od przeciwności losu czy cudzej złośliwości. Ostatecznie Twoje doświadczenie stanowi świadectwo mocy przemiany negatywności w coś wielce pozytywnego, wzmacniając przekonanie, że w końcu dobro zwycięża. Osoba skupiająca swoje energie na negatywnych uczuciach,
takich jak nienawiść i zazdrość w Twoim kierunku, jest, ironicznie, konfrontowana z konsekwencjami swoich własnych działań. Prawo zwrotu, lub jak wielu wolnych, zwane karma, wydaje się działać wyjątkowo w tym przypadku. Incydenty, takie jak złamanie kończyny, mogą być interpretowane jako fizyczne manifestacje tego zwrotu, rodzaj ostrzeżenia od wszechświata dotyczącego ciężaru negatywnych intencji. Dodatkowo obecność nietypowych znaków, takich jak widok większych ptaków w nietypowych miejscach czy nagłe pojawienie się ogromnych karaluchów, może być interpretowana przez niektórych jako oznaki działań duchowych lub prób monitorowania ze strony tych, którzy życzą Ci źle. Te znaki, chociaż niepokojące, wzmacniają ideę, że siły poza naszym zwykłym zrozumieniem są w grze, a ochrona duchowa może działać na Twoją korzyść. To, że ta osoba jest zdezorientowana przez Twój ciągły sukces i szczęście, pomimo jej wysiłków przeciwnych, podkreśla kluczowy punkt dotyczący siły pozytywności i odporności. Jej zdolność do nie tylko przetrwania, ale również do rozkwitania w obliczu przeciwności, dezorientuje i frustruje tych, którzy spodziewali się zobaczyć jej porażkę. To pokazuje, że bardziej niż kiedykolwiek, utrzymanie aurą pozytywności i wdzięczności jest Twoją najlepszą obroną przed jakąkolwiek negatywnością skierowaną w Twoją stronę. Mądrość w utrzymaniu drobnych przeciwności dla siebie, bez wyrażania skarg lub pozwalania, aby te chwile przyćmiły Twoje światło, jest potężną strategią. Nie karmiąc negatywności dodatkową energią, zarówno poprzez słowa, jak i myśli, wzmacniasz swoją pozycję i utrzymujesz skoncentrowanie na tym, co naprawdę ważne, Twojej drodze wzrostu i mnożeniu błogosławieństw. Obecność duchów monitorujących czy energii dążących do wpływania lub zmiany biegu Twojego życia poprzez inne osoby to przypomnienie o ważności czujności i ochrony Twojej osobistej przestrzeni. Bycie czujnym na intencje ludzi wokół Ciebie staje się kluczowe, zwłaszcza gdy dostrzegasz nagłe i niezwykłe zainteresowanie osobistymi aspektami Twojego życia. Może się zdarzyć, że niektórzy, napędzani ciekawością lub mniej szlachetnymi motywacjami, próbują zbliżyć się w celu pozyskania informacji. To poszukiwanie szczegółów Twojego życia, zwłaszcza jeśli pochodzi od kogoś, kto nagle wykazuje zainteresowanie, które wcześniej nie istniało, może być wskazówką, że za pytaniami kryje się coś więcej niż chęć połączenia. Mądrość w utrzymywaniu pewnych aspektów swojego życia prywatnych, starannie wybierając, co dzielisz i z kim, jest formą autoprotekcji. Ta ostrożność staje się jeszcze bardziej konieczna, gdy mierzymy się z kimś zdeterminowanym, aby zobaczyć naszą porażkę. Co ciekawe, pomimo negatywnych intencji niektórych, energia skierowana w Twoją stronę może skończyć służąc nieoczekiwanie pozytywnemu celowi. Negatywność skierowana w Twoją stronę może rzeczywiście przekształcić się, wzmacniając Cię i przyspieszając własne przejawy pozytywne. Ten fenomen można zauważyć w kluczowych momentach Twojego życia, takich jak oświadczyny czy znaczący awans zawodowy, które zdarzają się dokładnie wtedy, gdy podjęte są próby sabotażu przeciwko Tobie. Ta ironia losu nie tylko ujawnia nieudaną próbę negatywnych pokus skierowanych w Twoją stronę, ale również podkreśla Twoją odporność i ochronę duchową, która Cię otacza. Ty, jako anioł ziemi, posiadasz wrodzoną zdolność przekształcania negatywnej energii w pozytywną, umiejętność, która nie tylko chroni, ale także wspiera Twój wzrost. Decydując się dać pierwszeństwo swojej drodze osobistej i przyjmując główną rolę w narracji swojego życia, otwierasz przestrzeń dla manifestacji płynności i harmonii w coraz bardziej jasny i namacalny sposób. Wiadomość tutaj jest głęboka i zachęcająca. Skoncentruj się na samodoskonaleniu i bądź pozytywną siłą dla tych, którzy mają przywilej iść obok Ciebie. Twoje błogosławieństwo i ochrona są niezachwiane, co potwierdza fakt, że pomimo wysiłków innych, aby Cię zaszkodzić, pozostajesz nietknięty i paradoksalnie jeszcze bardziej wzmocniony. Ci, którzy próbują Cię krzywdzić,
natomiast znajdują się w spirali schodzącej negatywności, aż do tego stopnia, że zaczynają dostrzegać bezcelowość swoich wysiłków przeciwko Tobie. Wskazówki dla Ciebie są jasne. Kontynuuj swoją drogę, przekształcając wszelką negatywną energię, którą napotykasz po drodze, w zwycięstwa i chwile wdzięczności. Ta transmutacja nie tylko otwiera Twoje ścieżki, ale także działa jako błogosławieństwo, rozświetlając i chroniąc Twoją podróż. Wiara w sprawiedliwość boską jest kluczowa, utrzymując wiarę, że wszystko jest widziane i że sprawiedliwość zostanie spełniona najlepiej, jak to możliwe. Nie pozwól, aby te negatywne energie odchyliły Cię od Twojego przeznaczenia, Twojej misji i woli Twojego serca. Zawsze pamiętaj, że sprawiedliwość boska jest najwyższą z wszystkich, a trudności, z jakimi borykają się ci, którzy chcą Cię skrzywdzić, będą kontynuować manifestacje, służąc jako przypomnienie, że zło, które czynią innym, powraca do nich samych. Dlatego, gdy przemierzasz życie, utrzymuj mocno w wierzeniu, że światło, które oświetla Twoją drogę, służy także do rozproszenia cieni rzucanych przez Twoich przeciwników. A jeśli ta wiadomość rezonuje z Tobą, pamiętaj, że światło, które prowadzi Twoje kroki, jest tym samym, które neutralizuje wszelkie złe zamiary przeciwko Tobie. Siła i ochrona, które niesiesz ze sobą, są nieocenione, przekształcając każde wyzwanie w okazję do jeszcze jaśniejszego świecenia.